Nie notujemy znacznie więcej przypadków prób nielegalnego przewozu przez granicę pieniędzy w porównaniu do okresu sprzed kilku lat. O ile w 2021 roku podczas kontroli na polsko-ukraińskich przejściach granicznych na Podkarpaciu wykryliśmy 36 takich przypadków na łączną kwotę 660 tysięcy euro, to już w ubiegłym roku takich wykrytych przypadków było 70 i ta kwota, łączna kwota przewożonych niezgodnie z przepisami pieniędzy sięgnęła prawie 2 miliony euro. Rekordowy wydaje się ten rok. Od początku roku podczas kontroli na przejściach granicznych na Podkarpaciu wykryliśmy ponad 130 takich przypadków nielegalnego przewozu pieniędzy przez granicę na łączną kwotę około 3 milionów euro. Zdecydowanie największa liczba tych prób odnotowana była podczas kontroli podróżnych, którzy przyjeżdżają do Polski pociągami z Ukrainy. Były to wykrycia w oddziale celnym kolejowym Przemyśl Medyka. Jeżeli chodzi o taki jednostkowo największy przypadek, była to sytuacja, kiedy obywatelka Ukrainy zgłosiła wprawdzie legalny przywóz 20 tysięcy euro do Polski. Natomiast podczas kontroli okazało się, że kwota przewożonych przez nią pieniędzy jest znacznie większa. Było to nie tylko euro, ale także dolary amerykańskie o równowartości 1 700 000 polskich złotych. Te pieniądze były schowane w reklamówce, która znajdowała się w bagażu tej kobiety. Przypominamy, że osoby, które przekraczają granicę z Unią Europejską, czyli wjeżdżają z krajów trzecich do Unii Europejskiej lub wyjeżdżają z Unii Europejskiej, mają obowiązek zgłaszać organom celnym przewóz pieniędzy na kwotę 10 tysięcy euro lub większą, lub równowartość tych pieniędzy w innej walucie. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji wykrycia nielegalnego przewozu przez granicę pieniędzy, wówczas w zależności od tego, jaka jest to kwota pieniędzy, jeżeli ona przekracza 200-krotność minimalnego wynagrodzenia, wówczas sprawca odpowiada za popełnienie przestępstwa skarbowego. Jeżeli jest to kwota niższa od tego progu, wówczas mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym. Ważne jest to, że ten przepis, który dotyczy przewozu, zgłaszania przewozu pieniędzy, dotyczy nie tylko gotówki, ale także weksli, czeków czy przekazów pieniężnych.